musimy jeszcze zamówić farby. Przybij piątkę. O, jest i kurier. Hurra, to paczka. Witam. Proszę za mną. Tutaj, tutaj. Świetnie, dziękuję bardzo. Szybko spójrzmy, co tam jest. Zaczynajmy. Dobra. Pasuje mi, co? Jak to działa? To proste. Wszystko wywiercę. Ojej, to jest takie ciężkie. Ostrożnie. Przewiercę, tu postukam. Jeśli postępować zgodnie z instrukcją, wszystko się uda. Trzymaj, a ja zmierzę. No proszę, dałyśmy radę. Super. Oto schodki na pierwsze piętro. Dziewczyny, jesteśmy super budowniczymi. Właśnie, tu jest coś jeszcze. Żółte pudełko dla mnie. Dla mnie zielone. Niebieskie, czerwone. Wow, całe wiadro farby. Żółta farba w sprayu. A ja mam wałek. A ja mam pędzel. Puszysty, bierzmy się do roboty. Trzeba pomalować to miejsce na żółto. Uśmiechnięta buźka. Dobra, a teraz na poważnie. Ojej, ale tu jest fajnie. Wiadro w ruch. Jedna sekunda i gotowe. Rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. A teraz trochę pracy pędzlem. O tak, ale fajnie mi to wyszło. Jedziemy z tym wałkiem. To jest to, teraz wszystko jest zielone. Świetnie nam poszło, dziewczyny. Wdech, wydech, wdech, wydech. No właśnie, muszę przecież udekorować pokoik. Co ja tu mam? Jakieś śliczne kwiatki. Wezmę je wszystkie i rozrzucę po całej ścianie. O tak. Jakie to ładne. Co tam jeszcze jest? Poduszki. Nie mogę się bez nich obejść. Teraz mam miękki kącik. A tu jest pan Kaczorek. Ej, nie podglądaj. Skończyłam rozgrzewkę. Co tam robi Britney? Ojej, udekorowała pokój. Mnie też by się przydało. Gdzie jest moje pudełko? Sprawdźmy. Taśma LEDowa, tego mi trzeba. Wyszedł świetny wzorek. A z tej waty można zrobić chmury. Super. Mięciutka jak chmurka. Muszę to tylko pomalować. Potrząsnę i jedziemy z tym. Gotowe. Włączamy światło. Wow, to tak jakbym trafiła do nieba. Ale odlot. Potrzebuję tylko leżaka. Buu! Hagi Wagi mówi wszystkim cześć. Czas na jakieś foteczki. Co? Udekorowała pokój? Ja też chcę. Co ja tu mam? O, zegar. Świetnie, powieszę go tutaj. Chociaż nie, nie podoba mi się. A może to? To też nie. O, te usta są idealne. Okej. Teraz rzęsy. No pięknie. Mój fotel worek jest najwygodniejszy. A teraz zrelaksujmy się z moim kumplem. Zobaczmy, co jest w pudełku. Mata z roślinkami. Dekoruje nimi całą ścianę. To jest takie piękne. Dorzucę kwiatka. Co to jest? Muszę to nadmuchać. Ojej, to było trudne. Ale nadmuchiwane krzesło gotowe. Jest idealne na drzemkę. Zwłaszcza z creeperem w dłoni. Ej, dziewczyny, przedstawmy sobie naszych pluszowych przyjaciół. To takie słodziaki. Hagi Wagi, masz teraz trzech nowych kumpli. Panie żółwiu, jesteś taki słodki. Jak dobrze cię mieć. Podoba ci się pokoik, co? Wiem, co spodoba ci się jeszcze bardziej. Ten samochód. Gotowy?
No to gaz do dechy i jedziemy. A teraz wracaj. Yes! Cześć, ptaszku. Spójrz to jabłko. Powiedz, jabłko. Nie chcesz? A może motyl? Powiedz, motyl. No co jest? Nie, to nie. Cześć, rybko. Jak ci się podoba w torebce? Myślę, że w tym akwarium będzie ci lepiej. No i gotowe. Widzę, że już ci się podoba. No i gdzie się chowasz? O, tu jesteś. Kurczaczki, jesteście takie urocze. Po prostu was uwielbiam. Czy można być jeszcze słodszym? No idźcie się ze sobą pobawić. Kocham was tak bardzo, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jesteście cudowne. Nice. Moje maleństwa. Okej, tutaj jest numer. No dzień dobry, jak to moje zamówienie? Świetnie. Troszkę poczekam. O, to na pewno kurier. Dziewczyny, to do mnie. Proszę wejść. Dzień dobry. Dziękuję. Oto i moja lodówka. O, tak, pasuje idealnie do mojego pokoju. Sprawdźmy, co jest w środku. Mnóstwo słodyczy, moje ulubione cukierki. Ej, są niebieskie, czyli moje. Co? No tak, dobrze, bierz. Dzięki. No to wezmę sobie KitKata. Uwielbiam je. A kuku, KitKat. No tak, jest czerwony, trzymaj. Smacznego. Kurczę, wszystko mi zabrały. O, mam tu jeszcze skitelsy. Ale fajnie. Chyba nikt nie patrzy. No to zaraz sobie... Co? Tina? No dobrze, weź je. Ale ja też chcę to zjeść. Kurczę. Co, nic tam już nie ma? O, jeden cukierek. Tylko jeden. O tak, to jest super pyszne. Ekstra. Uwielbiam kitkety. Pyszka. Wszystkie cukierki prosto do buzi. Rewelka. No dobra, przynajmniej cokolwiek zjem. O tak, wykończ ich. Wykończ ich. O nie, bateria się rozładowała. Co robić? No właśnie, mam przecież pudełko. Mam tu monitor i konsolę. Ekstra. Hej, Julie, chcesz ze mną zagrać? No pewnie. No to chodź do mojego pokoju. Tu jest twój joystick. A ten jest mój. No to włączam. Ale fajnie, my też możemy zagrać? Sorry, dziewczyny, ale mam tylko dwa joysticki. Nie, to nie. O, ja też mam przecież pudełko. A w środku ekran. I matę do tańczenia. Tina, szybko zobacz, co mam. Fajne, co? Pewnie. Rozkładaj. A ja włączam monitor i lecimy. To jest to. Powtarzaj za awatarem. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Tak, grałaś już w tę grę? Wygląda na to, że dobrze się bawią. Myślisz o tym, co ja? Dziewczyny, możemy do was dołączyć? Proszę. A może się zamienimy? Yes! Dobra. Od tak dawna chciałam potańczyć. Dajmy czadu, Julie. Tina, świetnie ci idzie. Wygramy to. Skaczemy! O tak, zdecydowanie urodziłyśmy się, żeby tańczyć. Ojej, jak pięknie. Podoba mi się tu.
Oto i nasza czekoladowa fontanna. Czy jesteście gotowe, by o nią powalczyć? Ostrzegam, nie będzie to łatwe. Musicie schować ręce za plecy. Dobra robota, niezły początek. Ustawiam czas. Powodzenia wszystkim. Najpierw trzeba wziąć aerograf. To nie jest takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Teraz można malować. Ale z ciebie ślamazara, my już dawno rysujemy. Nic się nie stało, zaraz was dogonię. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzę. Zobaczmy, co umieli. Postawę mam gotową, ale w ogóle mi się to nie podoba. Coś jest nie tak. Mam. Wiem, jak zrobić naprawdę ładny rysunek. Muszę użyć flamastra. Widziałyście, jak sprytnie usunęłam skówkę? Dobry pomysł, Mia. W tym tempie mnie pokonasz. Co to było? Dlaczego Jennifer upadła? Chciałam tylko zdjąć skówkę z mojego flamastra. Kurczę, Mia znów jest o krok przede mną. Mam piękną fontannę. Co robić? Wiem, zwykłe pióro może mi pomóc. O nie, będę kichać! Zobaczcie, co się stało z moim rysunkiem. Jest cały w farbie. Jennifer, jak mogłaś to zrobić? Kate, a ty z czego się śmiejesz? A masz! Mia, dlaczego chlapisz na mnie farbą? Teraz ja się pośmieję. A co jeśli pochlapię też twój rysunek? Będzie jeszcze śmieszniej. Jennifer, na co tak patrzysz? Chcesz do nas dołączyć? Uff, chyba czas się skończył. Masz szczęście. No dobra, zobaczmy, co tam mamy. Mia zniszczyła mój rysunek. Wiedziałam, że ci się nie spodoba. Obawiam się, że moja praca też nie jest najlepsza. Wszystko przez Jennifer. Zawiodłyście mnie, dziewczyny. To nie jest dobre. Jestem pewna, że moja praca ci się spodoba. Szczerze mówiąc, nie mam w czym wybierać. Dobra, Jennifer, wygrywasz. Zabieraj fontannę. Wow, jaka duża! Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Od tak dawna chciałam spróbować tej czekolady i teraz moje marzenie się spełniło. Przecież nie możemy tylko siedzieć i tak patrzeć. Musimy ukraść jej czekoladę. Pospieszmy się, zanim sama wszystko wypije. To był genialny pomysł, Mia. Pyszne. Ej, gdzie się podziała moja czekolada? Postanowiłyśmy się poczęstować. To niesprawiedliwe. Przedstawiam wam nową nagrodę. Czyż nie jest uroczy? O tak, to prawdziwy aniołek. Chodź tu, kolego. Ojej, co to za niespodzianka? Czy będziemy musiały malować kupę? Mia, jesteś taka bystra. Brawo, zaczynajcie. To nie wygląda dobrze. W ogóle nie chce mi się czegoś takiego rysować, ale spróbuję. Innych opcji nie ma. Poza tym myślę, że nie będzie to wcale trudne. Kurczę, jestem w tyle. Muszę szybko nadrobić zaległości. Uważam, że rysowanie stopami jest lepsze niż rysowanie ustami. Skąd się bierze ten smród? Fuu, Mia! Świetnie, już wyeliminowałam jednego rywala. Teraz mogę zabrać się za malowanie. Moje szanse na wygraną rosną z każdą sekundą. Muszę się jeszcze tylko troszeczkę postarać. O nie, Mia już rysuje, a ja nawet nie mogę wziąć flamastra. Hurra! W końcu to zrobiłam. Jestem o krok od wygranej. No to jedziemy. Ups, zgubiłam flamaster. Gdzie on się podział? Potrzebowałam właśnie tego koloru. No dobra, znajdę inny odcień. Znowu nie mogę go wziąć. Co to za kara? Ojej, Mia już prawie skończyła. Czas ucieka. Stop. Gdzie wasze prace? O nie, nie zdążyłam. A ja jestem przygotowana. Może mimo wszystko ci się spodoba? Wygląda tak sobie. Zobaczmy, co mają inni. Bardzo się starałam. To widać. Dobra robota, Mia. Która godzina? Chyba wszystko przespałam. Ojej, to czas na pokazanie pracy? Nie przejmuj się, wszystko już wiem. Przegrałaś, Kate. O nie, to nie moja wina.
To wszystko przez Miję. Czy naprawdę muszę to teraz zjeść? Fuj, to wygląda obrzydliwie. Nie wyobrażam sobie włożyć tego do ust. Ojej, to jest takie słodkie. To krem czekoladowy. Jestem gotowa jeść to od rana do wieczora. Jest pyszne. Fu, co ty robisz? Przestań. Niedobrze nam od samego patrzenia. Po prostu nie wiecie, jakie to pyszne. Zaraz wymiotuję. Lepiej się odwróć. Może chcecie spróbować? Nie, to nie. Nadchodzi kolejny słodziak. Jaki puszysty. Cudownie. Siadaj, mały. Będziemy musieli troszkę poczekać, aż dziewczyny wykonają pracę. Tym razem będą malować na swoich twarzach. No to start. Kotek będzie mój. Zobaczycie? Jesteśmy dla siebie stworzeni. Myślę, że koci makijaż będzie mi bardzo pasował. Nie potrzebuję białego ołówka, wolę używać niebieskiego. Spójrzcie, jak kolorowo. To jest to. A teraz zrobimy oczy. To naprawdę ci pasuje. Mam nadzieję, że na mnie też wygląda dobrze. I tak nie macie szans na wygraną. Dajcie sobie spokój. Będę rysować, patrząc w lustro. Tak jest łatwiej. Nikt nie może mnie pokonać. Okej, większość rysunku już zrobiłam. Jennifer, jak ci idzie? Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale bardzo mi się to podoba. Mnie też. Co? Używasz lusterka. To niesprawiedliwe. Dlaczego nie popchnęłaś mi ja? Patrz, co się dzieje. To nie w porządku. Rzeczywiście. Musimy dać jej nauczkę, żeby nie łamała więcej zasad. Kate, zmusiłaś nas do tego. Przepraszam. Nie, przestań mi ja, proszę. Mój rysunek się rozmazał. Dlaczego włożyłam w to mnóstwo pracy? Przynajmniej już nigdy nie złamiesz zasad. Wygląda na to, że Mija jest już prawie pewna swojego zwycięstwa. Nie podoba mi się to. Ej, Mija, mogę ci coś powiedzieć? Wydaje mi się, że twojemu makijażowi czegoś brakuje. Ale nie martw się, pomogę ci. Zaraz to naprawimy. Co się dzieje? Co ty robisz? Jak wyglądam? Lepiej? O wiele lepiej, jest zupełnie inaczej. Widzę, że wszyscy gotowi. To świetnie, bo czas właśnie się skończył. Kochanie, nie patrz w tamtą stronę, tam nie ma nic dobrego. A co ze mną? Tu jest jeszcze gorzej. Jak to gorzej? Ale Jennifer to naprawiła. Oszukałaś mnie. Nie rozumiem, co tam się dzieje. Wygląda na to, że nie mamy zbyt dużego wyboru. Jennifer wygrała. Idź do nowej pani. Hurra, wygrałam. Kotek jest mój. Chodź tu, przytulę cię. Oj, o nie, strasznie chce mi się kichać. Jennifer ma chyba uczulanie na sierść. To nawet lepiej. Dzięki temu kotek trafił do nas. Nie czuję się zbyt dobrze. Musisz odpocząć. Wow, jak dużo sosów. No to już wiecie, czym będziecie malować. Czas pokazać, co dokładnie. Fu, ogromna surowa ryba. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał ją dostać. Będziecie musiały zrobić wszystko, żeby nie mieć najgorszej pracy. No to zaczynajcie. Powodzenia wszystkim. Okej, jestem gotowa walczyć na całego. Nie ty jedyna, Mija. Co się dzieje? Jennifer, spójrz tutaj. Rzucasz mi śmieci prosto w twarz. Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak wyszło. To jest po prostu oburzające. Mam nadzieję, że mi już nie przeszkodzicie. Czas zabrać się za rysowanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, ketchup ma bardzo żywy kolor. Fajnie wygląda na papierze. Myślę, że właśnie go użyję. A mnie bardziej podoba się żółty. I to od niego zacznę. Spójrzcie, jaki jest piękny. Jest w sam raz. Swoją drogą, to przyjemność nim malować. Szkoda, że sos tak szybko się skończył. Będę musiała wziąć inny. Musztarda będzie świetna. To trochę inny odcień, ale też mi się podoba. A na środku dodam ketchup. To świetne połączenie kolorystyczne. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Ojej, Mija ma już gotowy rysunek. Tak,
Nie zostało mi wiele, już kończę. Wychodzi na to, że jestem w tyle. Muszę coś pilnie wymyślić. Wiem, będę malować wszystkimi sosami naraz. Zaoszczędzi mi to czasu. Jak one pysznie pachną. Nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować. Świetnie, nie mogę się oderwać. Chcę więcej. Naprawdę zgłodniałam. Co ty robisz, Jennifer? Opanuj się, bo nie będziesz miała czym malować. Dobra, skończyłam. O nie! Resztki sosu spadły wprost na mój rysunek. Kurczę. Nie chcę wam tego mówić, ale czas minął. Kończymy. Pokażcie pracę. Pyszności. O nie, nic nie narysowałam. Jak to się stało? Co za porażka. Rysunek mi jest świetny. Kurczę, mam przechlapane. Ale to jeszcze nie koniec. Przepraszam, sosy rozlały się po całym moim rysunku. Zanim ktokolwiek się zorientuje, muszę szybko podmienić pracę. Zobaczmy, co mają inni. Oto moja ryba, czyż nie jest piękna? Trudno się z tym nie zgodzić. A co sądzisz o moim rysunku? To czysta kartka. Niemożliwe! Zostałam wrobiona! Jennifer podmieniła rysunki! Nie da się teraz tego udowodnić, więc będziesz musiała zjeść rybę, Mia. Smacznego! Ten zapach sprawia, że mi niedobrze. Strasznie śmierdzi. Nic nie możesz na to poradzić, musisz ją zjeść. Mam genialny plan. A co jeśli ją upiekę? Myślę, że wtedy będzie o wiele smaczniejsza. Ojej, niestety obsługa palnika nie jest taka prosta. Mało powiedziane. Przepraszam, Jennifer, to był wypadek. Ale szczerze mówiąc, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Dobra, usmażę moją rybę jak należy. Jak apetycznie wygląda. Teraz z chęcią ją zjem. Wow, ja też bym ją spróbowała. Za późno. Zrobiłyście wszystko, co mogłyście, żebym to ja dostała tę rybę. Jest taka delikatna. Super. Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina. Potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Bingo. Chwila, schowałam coś w gipsie. O tak, pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam. To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O rany, skończyły jej się słodycze, to straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Podsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Wpuściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe! Mamy to! Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać twojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić! Muszę natychmiast iść do lekarza! Tylko nie na mojej zmianie, przechodź! Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tina, cześć! Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy. Miałem świetny plan. Tina, to ja, twój brat Oskar.
A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust? Kto tu idzie ze smakołykami? Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, kto to? Co się stało? Odtrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Tina, przyniosłem ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę. Jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łap to, Julie. Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. Ile razy mam powtarzać? Nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki. Wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie, ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi, kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, ale mam cię na oku. W końcu poszła. A ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. Co tu jest, słodycze? Tina, znowu to robisz? Dlatego przyniosłem ci więcej smakołyków. Cześć, siostrzyczko. Braciszku, to naprawdę ty? Umieram z głodu. A ja? Nie zapominajcie o mnie. Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie. Cześć, Julie. Jemy tu sobie słodycze. Witam, kolego. Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Głowa mi pęka. To okropne. Kurczę, znowu tu jest. Jak mam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle na mnie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry, doktorze. Potrzebuję pomocy. Głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście. Co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś. Chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skittlesy. Proszę. Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skittlesy? To naprawdę skittlesy. Ups, o, serio? Już wychodzę. Oj, głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać emeryta, wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? W porządku, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć! Macie tu słodycze? Odrzucili mi! Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask?
Czy to tego faceta? Witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. To najlepsze, co słyszałem. Zasługujesz na róże. Muszę iść do siostry, okej? Pa! Ciao. Dobrze, zadzwoń do mnie. Bye, bye. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko. Come on! Częstuj się. Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam. A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. Tina, zaczynaj. A teraz ty. Ty też, koleżanko. Niesamowicie. Cudownie, teraz wszyscy razem. O tak, o tak. Przepuść mnie. Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy. Nie widzisz tabliczek? Nie wolno. Muszę coś wymyślić i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne, na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka boli. Stój, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli, chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę. To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak, wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki! I nie! O tak, to niesamowite! W końcu ja dostałam coś słodkiego, super! Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada! Super! Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy. Jak skała. Ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący. Moja ręka jak piecze. Marie, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności! Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła.
Okej. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta. Dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Pyszności. A ty lisz sobie lody. Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? 3, 2, 1. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. O tak. Ojej, moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, Mia. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej, bitwa na palce pokaże, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, przyklenił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z Mii. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi, lizak jest tak zimny, że przymarł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej, trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy, spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Nożyce, wygrałam. Ej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nuggetsy, miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące. O, już lepiej. Jakie pyszne. Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nuggetsy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. Aj, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe. Chyba zadziałało. Nuggetsy są usmażone. Pyszności, jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz. Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę. Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Rewelacja. Teraz twoja kolej.
Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem, co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Jaki piękny stół. To jest dokładnie to, co chciałam mieć na urodziny. O, ktoś tu jest. Idę otworzyć. Ciekawe, kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne. Jak to dużo słodyczy. Nie mogę się napatrzeć. Wow, jest nawet czekoladowa fontanna. Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Wstawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś. Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontanna jest taka pyszna. Oddaj mi to. Jeszcze czego? Ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie! Zniszczyłaś mój strój i rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Oberwiesz. Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę. Jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki. Świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mnie? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami. Nie podoba mi się to. Daj spokój. To było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. Yummy. No to jedziemy. O nie, coś poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak. Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to, to twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia, zrobiłaś się cała czerwona. Bo płonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Wpadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody. O, można to popić czekoladą. Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to. Spaliłaś moje truskawki. Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super, a ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie, surowa ryba. To obrzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjadaj ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos. Sama ją wąchaj. Jesteś bardzo miła. No! Buu!
Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie. A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim, dałam radę. To było straszne, cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadzaj mi, Jennifer. Nie widzisz? Jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skittlesów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Yummy. Odłóż moje cukierki tam, gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka? Patrz! Skittlesy wpadły do fontanny. Nie szkodzi! Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie, już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy. Podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger. Jestem przeszczęśliwa. A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjadaj swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głuptasie, od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Wiem, jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku. Ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No, cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie. Czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne, palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie. Tak? Będę musiała dać nauczkę tej chciwusce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodoba jej się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Chcę dokładkę. To było naprawdę dobre. Nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moje usta płoną. Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady z tabasko. Trzeba ją ugasić. Czy nie było innej możliwości? Nie ma to jednak znaczenia. Ważne, że czuję się lepiej. Proszę pokazać bilet. Świetnie. A co to jest? Żadnych zwierząt w samolocie. O nie! Przecież nie mogę tu zostawić mojego króliczka. Mam pomysł.
Schowam go pod kapeluszem, nikt go nie zauważy. Jestem geniuszem. Pies zostaje. Tu będzie bezpieczny. Kto następny? Proszę bardzo. Moje dokumenty. W porządku. Sprawdzę, czy nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt. Nie da się oszukać tego skanera. Królik! Nie wejdziesz z nim na pokład. Proszę go nie zabierać. Nie martw się, tutaj będzie bezpieczny. Może pani wejść. To nie fair, jest mi tak smutno. Mam pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto się kryje pod tym kapeluszem? Nikt. Chociaż jeśli zrobię czary-mary, pojawią się paszport i bilecik. No jak pan to zrobił? Kto się jeszcze tam ukrywa? Pusto. W porządku, można wejść. Dziękuję. Niezła sztuczka. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Co za tajemnicza postać. No hej, co się tak smucisz? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Chciałaś lecieć ze swoim króliczkiem. No to proszę. Wow, jak ty to zrobiłeś? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Bilecik poproszę. Zapraszam do samolotu. Dziękuję. Dokąd to? Dzień dobry. Spieszę się do samolotu. Mam tu coś dla dziecka. Proszę, maluszku. Co? Pies zamiast dziecka? Żarty sobie robisz? Przepraszam. Nigdzie pani nie poleci. Dobrze. Czego to ludzie nie wymyślą? Także chodką sam się pobawię. Oto mój bilet. Okej, wszystko w porządku. Chwileczkę. Zwierząt nie ma. Zapraszam. Dzięki. Momencik. Ma pani świnkę morską w plecaku. Tak nie wolno. Zwierzęta nie mają wstępu na pokład samolotu. Zrozumiano? Proszę wyjść z kolejki. Porażka. Nie można wchodzić ze zwierzętami? Co będzie z moją żabą? A gdyby tak ukryć ją w książce? To świetny pomysł. Dobrze, że mam przy sobie nożyczki. Za chwilkę wytnę miejsce dla mojego małego kumpla i polecimy razem. Właśnie tak. Ej, ostrożnie. Przepraszam, to było niechcący. Cześć, żabko. Jak ci się podoba mój pomysł? Siedź tu cichutko, tak żeby nikt ci nie znalazł. Dzień dobry. Oto mój bilet. Wspaniale. Jeszcze tylko skaner. Dobrze, proszę. Wszystko w porządku. Udanej podróży. Ojej, tak miało być. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Super, mój plan się powiódł. Ojej. Wszystko w porządku? Oczywiście. Moja żabka ma się świetnie. Możesz już wychodzić, kochanie. Brawo. Co? W samolocie jest żaba. Zabierzcie ją ode mnie. Proszę, to mój bilet. Jak się masz, kochanie? Proszę. Masz papugę. Nie można wnosić tego na pokład. Zostanie ze mną do twojego powrotu. Ale jak to? Do bani takie zasady. Słyszałeś to? Nie można wnosić zwierząt. Co z naszym kameleonem? Mam pomysł. Co? No dobra. Proszę, dokumenty. Mogę wejść? Oczywiście. Miłego dnia. Ukryjemy go pod kocem. Super. Dzień dobry. Proszę nas wpuścić do samolotu. Mój brat złamał nogę. Współczuję. Poproszę bilety. A, no tak. Zapomniałam. Chwileczkę. Już, już. Tutaj. Co to było? Jak łaskocze? On się przemieszcza zamiast siedzieć spokojnie.
chyba nie wytrzymam. Mam łaskotki. Spokój się. Patrzę na ciebie. O co chodzi? Proszę mi to pokazać. Kameleon? Nie wpuszczę was z nim. No dobrze, dobrze, przepraszam. Czyli on nie może chodzić, tak? Oszuści. Kłamcy. Chwileczkę. Mamy tu żelazną zasadę. Żadnych zwierząt. O, rany. Tak bardzo chciałam polecieć ze swoją szynszylą. Proszę ją tutaj zostawić. Ona nie poleci. Kolejny przestępca. Możesz wchodzić. Szczęśliwej drogi. Ojej. Nie chcę lecieć bez swojego przyjaciela. Wiem. Pozbędę się tej kamizelki. Zagnę Panamę. A z wędki zrobię smycz. Założę ciemne okulary i no właśnie. Poprawię moje zdjęcie w paszporcie. Tak, żeby mnie nie rozpoznał. Oto i ja. Niewidoma dziewczyna i jej pies przewodnik. Jestem mistrzem metamorfozy. Gdzie ten samolot? Chwileczkę, jesteś niewidoma? Masz bilet. Pokaż proszę. Oczywiście, trzymaj. Zobaczmy. No wygląda na to, że wszystko w porządku. Zapraszam na pokład. Proszę. O nie! Stój! Czekaj! Co to było? Nie jest niewidoma? Do kogo ja mówię? Nie wolno tak! Przestań! Dokładnie. Proszę opuścić lotnisko. Proszę, nasze bilety. Muszę sprawdzić zdjęcie, chwileczkę. O rety, jaka ślicznotka. To dziewczyna moich marzeń. No wow. Ale laska. Dzień dobry, przystojniaku. Dzień dobry. Mogę wejść? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Miłego lotu. Wow. No w końcu jestem w samolocie. Ale rozmiar! Co? Jestem na miejscu, więc mogę wyjąć moje zwierzaczki. O mój Boże, co to ma być? Komiki? Co za pech. Mówiłam, że polecicie ze mną. Miłego lotu. Nie spóźniłam się? Oto mój bilet. Dobrze. Dokumenty okej. A co tam masz? Kotek? Niestety zwierzak nie poleci. Takie są zasady. Ale jak to? Wiem, co zrobić. Proszę podtrzymać głowę prosto. Wyżej nie. Niżej. Co ty robisz? Jestem słynną fotografką. Mogę zrobić ci zdjęcie? No pewnie, chwileczkę. Poprawię tylko krawat, jestem gotowy. 3, 2, 1. Cyk. Ojej, flash mnie oślepił. Świetnie. Póki nie widzi, szybko schowam kociaka do etui od aparatu. Teraz polecimy razem, kochanie. Nie zostawię cię tutaj. Właśnie tak. A to dla ciebie. Dziękuję. Proszę się pospieszyć, samolot zaraz odlatuje. Ojej, zdążyłam. Jesteś tutaj, kochanie? Wspaniale. Zobacz, jak tu fajnie. Ekstra. No w końcu widzę. Co? A gdzie jest kotek? Tak nie można. Stój! Kurczę, udało jej się. Przywieziemy ci magnesik z podróży.